A, dzień dobry jeszcze wam. Mogłem teraz już ziemniaczki. To wszystko ja muszę mogłem robić. Pokażę, jak one wyglądają. Jeszcze woda jest, bo ciepłe. Mogłem jeszcze teraz chciałem. Chodnikiem. O, deska jest. A tu. Tu pokroić pieczeń rzymską. A tu jest. Mięso z kurczaka. To jest takim to w tłuszczu można całe te zrobić sobie, a tu jest takie coś, tu jest taki posiłek ryż, a bo to na zimno jest i ogółem chciałem ułożyć kamerę tak, żeby było widać. O, to właśnie. Pieczeń rzymską. Na desce kroję. Nie widać to. Nie ma kto mi pomóc. O. Bardzo dobre. Pierwszy muszę spróbować. Jak to odkręcić, to ja nie wiem. Trzeba czymś podważyć. Nożem. A ten nóż nie nadaje się. Musiałem odejść, że nie będę chodził, bo całe te... Zrobię z tego dwa odcinki. O! Teraz... To właśnie tak wygląda. To pieczeń, mięso z kurczaka. To takie musi niezłe być. I ogółem no. To właśnie z Białegostoku, co mieliśmy gościa.
i ogółem to pieczeń rzymska to dobra. To właśnie on też kupował. I ogółem chciałem. O, pozdrawiam Lublin, Piotrka, jego kobietę i wszystkich was pozdrawiam i smacznego, dobrego obiadu i pokażę ten obiad, bo mój już kamera się rozładowała, muszę wyłączyć to, podładuję, nagram posiłek, jak będę na świeżym powietrzu, ja to sobie dziękuję. I tak to właśnie jest. O, a można trzymać fajnie, tak.